Finał z głową, takie jest hasło przewodnie zbiórki. Tym razem zbiórka skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi finał WOŚP dedykowany laryngologii. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 31 stycznia. W Lubartowie muszę o tym wspomnieć, bo muszę. Od pierwszego finału zbieramy co roku, także jesteśmy jednym z najstarszych sztabów w ogóle w Polsce. I jest fajnie, mówię, dzisiaj jest piękna pogoda, można wyjść na spacer, odwiedzić nas. Wolontariusze też się ucieszą na pewno. Mieszkańcy jak co roku nie zawiedli i ruszyli na miasto, by do puszki wolontariuszy wrzucić przysłowiową złotówkę. Warto pomagać. Warto. Od dawnych lat pomagamy, wspieramy i będziemy dalej wspierali co roku tę inicjatywę pana Jerzego Owsiuka. Pozdrawiamy Marcin i Magdę. Tego dnia na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Chlebek był pieczony przez nasze panie i pana, którzy są zgromadzeni w naszym kole gospodyń wiejskich w Nowodworze koło Lubartowa. Chlebki są pieczone tradycyjnie, część na zakwasie, z ziarnami, bez ziaren. Na Facebooku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab Lubartów czytamy. I jak co roku mieszkańcy Lubartowa nie zawiedli. Teraz mogę śmiało się przyznać, że miałem obawy, jak w tych trudnych czasach wyjdzie zbiórka, szczególnie aukcja. A wyszło świetnie. Oczywiście oficjalną kwotę zebraną podczas finału podamy, jak dostaniemy potwierdzenie rozliczenia sztabu, ale teraz mogę napisać, że w naszym sztabie zebraliśmy ponad 50 tysięcy złotych. Dziękujemy serdecznie nie tylko za hojne datki, ale również za wsparcie i zwykły uśmiech. Chcieliśmy wesprzeć Jurka w jego działaniach, w tym co robi i też czasy są jakie są, ale postanowiliśmy zadziałać, żeby na swój sposób wesprzeć tą wielką orkiestrę i nieść razem z Jurkiem dobro. Grupa Morców z Firleja po raz kolejny włączyła się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku kąpali się w wielkim sercu wyciętym w jeziorze. Zachęcamy do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po rozgrzewce około 30 osób weszło do jeziora, a później rozpoczęły się zabawy w śniegu. Morsuję od września ubiegłego roku. Co sobotę i niedzielę, jeżeli mam czas, przyjeżdżam sobie. I mój młodszy tak raz w tygodniu, no bardzo dobrze się czuję, skóra mi bardziej jędrnieje, miałem kłopoty ze stawami w kolanach, nie bolą mnie już, no jak Państwo widzą, no jest tutaj morców bardzo dużo. I bardzo dużo też, jest nowych ludzi, którzy pierwszy raz próbują, wchodzą na minutę, dwie. No ja wchodzę tak od 5 do 8 minut, do 10, na przykład dzisiaj byłem 10 minut. I nie zimno? Nie, nie. Wiele z tych osób morsuje już od bardzo dawna. Proszę powiedzieć, czy długo pan morsuje? Trzeci sezon. I jak zimno? Nie ma zimna. A co panu daje to morsowanie? Adrenalina, radość. No nie, jest tak bardzo to przyjemne, że ciężko to opisać.